zachęcam ludzi do oddawania szpiku kokosnego, który może uratować tysiące ludzi. Zapraszamy wszystkich Włocławian do wzięcia udziału w owej akcji. Być może okaże się, że uratują Państwo czyjeś życie i przy okazji zarejestrują się jako potencjalny dawca szpiku. Witam, nazywam się Krystyna Marszałek. Znacie mnie na pewno Państwo z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W chwili obecnej zachęcam Państwa do oddawania szpiku kostnego. Pamiętajmy, że szpik ratuje życie. Włączmy się do tej akcji. Nazywam się Katarzyna Chłodzińska. Jako wolontariusz i pedagog pragnę Państwa zachęcić do oddawania szpiku kostnego. Pamiętajmy, szpik to życie. Mój 4-letni synek Adaś rok temu miał przeszczep szpiku kostnego. Nie byłoby tego, gdyby nie to, że ktoś wcześniej zarejestrował się w bazie dawców szpiku. Dzięki temu komuś moje dziecko żyje. Zachęcam wszystkich do poszerzania bazy dawców. Naprawdę ważne. Cześć, nazywam się Kamil Szczepański, jestem tegorocznym laureatem konkursu 8 wspaniałych. Chciałbym zaprosić serdecznie wszystkich mieszkańców Włocławka do wzięcia udziału w akcji Zostań dawcą szpiku. Może i ty odnajdziesz swojego bliźniaka genetycznego i zostaniesz czymś bohaterem. Nazywam się Katarzyna Pąskowska. Rok temu zostałam dawcą szpiku kostnego. Dziś już wiem, że przeszczep się przyjął, a osoba, której oddałam komórki macierzyste, żyje i ma się dobrze. Zachęcam do brania udziału w takich akcjach, gdyż szpik kostny jest jedyną formą przeszczepu, w której dawca nic nie traci, gdyż poprany szpik odbudowuje się w ciągu 2 tygodni. Na co dzień pracuję z osobami, których zdiagnozowano we wczesnym dzieciństwie chorobę, która przeszła w stan niepełnosprawności. Jak rozmawiam z opiekunami tych osób, zawsze słyszę o braku nadziei. Ale są choroby, które stwarzają, których wyleczenie daje szansę, daje nadzieję i daje wiarę. Taką szansą jest oddanie szpiku. Dlatego zachęcam wszystkich do podzielenia się nadzieją i wiarą na wyzdrowienie. Cześć, nazywam się Mariusz Dybizbański, zostałem wolontariuszem roku 2011. Chciałbym Was gorąco i serdecznie zachęcić do wzięcia udziału w akcji Zostań dawcą szpiku. To właśnie teraz być może jest potrzebny kawałek Ciebie innej osobie. Być może Twój genetyczny bliźniak potrzebuje pomocy. Nie zwlekaj, nie zastanawiaj się, pomóż i Ty. Cieszę się bardzo, że Centrum Wolontariatu Włocławek wyszło z akcją Zostań dawcą szpiku. Szanowni Państwo, wielu z nas, obok nas, wiele osób może przeżyć tylko dzięki nam. Nie bójmy się być dawcą szpiku. To niewiele od nas, niewiele nas będzie kosztowało, a może uratować czyjeś życie. Cześć, mam na imię Marcin Bodeman. Jestem honorowym dawcą szpiku kostnego. I Ty możesz stać się honorowym dawcą szpiku kostnego. Oddając szpik, ratujesz życie innym. Pamiętaj o tym.